Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, a oto zgrajmy w Cyberpunk 2077. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, kontynuujemy nasze zabawy w tym, no, dosyć ciekawym świecie. Kurczę, po ostatniej akcji aż ciężko coś skomentować. Dużo się działo, a jeśli nie wiecie, co się działo, no to zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków, żebyście wiedzieli co i jak. No a nasz nowonarodzony V teraz, no, przydałoby się trochę ogarnąć, także na początek chyba ubierzemy się troszeczkę i przygotujemy do dalszych zabaw, czyli no na początek to co? Może wiecie co? Wyciągniemy sobie wszystkie te graty, kurczę, z szafy. Najlepiej wszystkie, które tylko są w ogóle. Weźmiemy sobie, przerzucimy i zobaczymy, co będziemy mogli zarzucić. Nasza postać. No właśnie, mamy nowe poziomy również, więc warto by było. Tutaj w ogóle to wygląda, jakby tutaj były jakieś dodatkowe umiejętności miały się kryć. No ale mamy dwa punkty dostępne atrybutów i jeszcze atutów, także dobrze by było tu coś z tym zrobić. No tutaj oczywiście zdolności techniczne rozwijałem dosyć solidnie, więc chyba będę kontynuował, skoro już ruszyłem. To ruszymy dalej, mamy już połowę tutaj możliwych najwięcej. No i odblokowaliśmy kolejne możliwości. Zwiększa efektywność przedmiotów zużywalnych o 25%. I tutaj jeszcze jest pasywne, zwiększa obrażenia zadawane przez granaty o 10%. No w sumie, czyli wybuchowo możemy śmigać. Tu coś widzę, zwiększa szybkość przeładowania broni smart i pozwala na dodać broń typu tech do 75% pojemności. Całkiem nieźle. O, czekajcie, bo mi się ledziki odpaliły pod tym, pod komputerem, dobra. Czyli trochę tu jest. Zadajesz 20% więcej obrażeń przeciwnikom mechanicznym. O, to brzmi całkiem fajnie. Dlaczego wcześniej? Łowca androidów w ogóle. Dlaczego wcześniej tego nie zauważyłem? W sumie to chętnie to bym sobie odblokował. I te trzy punkciki, granaty to akurat mnie nie jarają. Te zużywalne by nie były takie złe. Byśmy mogli tutaj szaleć. Efektywność przedmiotów, to by mogło być ok. Naładowanie broni typu tech, w sumie typu smart. A czekajcie, czekajcie, jak ja skorzystam, to ja korzystam z broni. To jest jaka? Broń, pistolet typu tech. Okej, czyli pistolet typu tech, a zobaczmy jeszcze, co ja bym mógł nosić. Mógłbym nosić sobie obrażenia na sekundę, super zadaje również. Coś szybkostrzelnego. 3,6, 2,50, dobra, 3,6, czyli nowaki byśmy mogli sobie założyć na drugi slocik. I to jest broń typu power, okej, czyli typu power, tutaj mamy typu tech. No ale tutaj to oczywiście broń biała, no katana musi być, Black Unicorn, zamontowana. Więc z takimi brońki będziemy biegali, czyli power i tech. Ale ten tech w sumie, to by było spoko, czyli wejdźmy sobie w post. Bo ja techniczny to wiadomo, jestem techem typowym. To jest smart, to jest tech. Pozwalasz naładować broń typu tech do 75%. To w sumie, kurczę, czemu by nie? Może od razu sobie tutaj władujemy na 100%, żeby można było ładować je. No i mam jeszcze jeden punkt w ogóle. Nieźle z tymi punktami szaleję, powiem wam. To mi się podoba. Jesteś odporny na rzucanie przez... na efekty rzucanych przez siebie granatów. Czyli mógłbym sobie pod nogi rzucać na przykład granaty i by było spoko. A tu wytwarzanie coś jest? Efektywność przedmiotów zużywalnych i obrażenia zadawane granatami. No i specjalnie. A w inteligencji też troszeczkę żeśmy się tutaj wzięli. Zwiększa o 50% ilość pieniędzy zdobytych podczas eksploracji danych i hakowanie bojowe, więcej obrażeń, schematy do wytwarzania niezwykłych haków. A wiecie co? Z tymi hakami to by nie było takie głupie, jakbyśmy sobie stworzyli parę. Więc ten punkt również rozdam. I w ekwipunku oczywiście jeszcze się trzeba ubrać. No wiadomo, czekają nas różne rzeczy, więc się ubierzemy. Na przykład możemy założyć sobie taki seksaśny kapelutek tutaj. Ale piękny kapelusz. Ale fancy nasz V wygląda. Kamizelka kuloodporna Arasaki z poliwęglanowym wzmocnieniem. Bardzo rzadki przedmiot. Jak widzicie, 36 aż pancerza ma, świetna sprawa, jakąś modyfikację, Vanguard, 5 redukcji obrażeń w wyniku bloku, nieźle, kurde, fajna kamizelka Arasaki, na twarz możemy założyć sobie na przykład jakieś takie bielutkie okularki, ale gangsta, w ogóle co to jest, jak on wygląda, jakiś t-shircik na przykład by mógł wlecieć, na przykład t-shirt Galaxy, 33 pancerza ma ten t-shircik, więc jest całkiem legitny, kurde, ten, całkiem fajny, tutaj podkoszulek, tutaj mamy również jakieś spodenki, to 17, spodnie biurowe V, 17,6, dress code Arasaki, no w sumie kamizelka Arasaki, o nie, to są od garnituru, no nie, no kurde, będę taka stylowa, no w sumie to jest, wiecie, Night City, tutaj styl się, wiecie, sam tworzy, 17,6, trampki V mają, masz ochrony, ty, no to trampuszczały są dobre całkiem, półbuty biurowe nie będą pasowały do tego outfitu gangstera, jeszcze z tą kataną, to wygląda świetnie, jest zestaw ubrań jakiś nowy? Kombinezon już był, ale bandaże, są takie chwile, gdy nawet
naprawdę nie liczy się, jak wyglądasz. No, to się zgadza. Czyli takie rzeczy możemy wejść oczywiście sobie w nasz ekwipunek. Nie szalejmy, nie szalejmy. A czekajcie, ja bym wszedł sobie w nasz ekwipunek tak, że w plecach właśnie. I teraz przerobiłbym na przykład obrażenia na sekundę, bym sobie tutaj zrzucił i bym przerobił na przykład te wszystkie takie jakieś bronie, które w ogóle na pewno nie będę z nich korzystał, bo są jakieś mega słabe. Sobie tutaj poprzerabiam te jakieś pistolety, nowaki. Dying Knight oczywiście sobie zostawię. Tu Arasaka Shigure. 102 obrażenia. 6,99 obrażeń na sekundę. To jest takie piu, piu, piu szybciutkie. Ty, to bym sobie na razie jeszcze zostawił. A pistolety tutaj jakieś powszechne. Te powszechne rzeczy, to spokojnie możemy. Tu jakiś niezwykły mamy. Tamayure mamy, czyli Arasaki pistolet. Pistolet ma strzelać, myślenie zostawiamy tobie. No nieźle. Z broni białych nic nowego. Czy czekaj. Bo ja widziałem coś tam chyba fajnego. To są modyfikacje. Modyfikacja pancerza 16, 8 pancerza dodatkowego. Wow, nieźle. Jakieś redukcje, ale tutaj wszczepy jakieś nowe. Ostrze obrażenia termiczne. Możemy sobie to wszczepić. Niszczycielski berserk. Zwiększa szansę na zadawanie obrażeń krytycznych w czasie berserka o 15%. Ło kurde, cwaniaki, co to za jakieś w ogóle, wow, ale wypas, ty, to mi się podoba. Mamy jakieś wszczepy, będziemy musieli znaleźć człowieka, który będzie mógł mi to zamontować. Dobra, to sobie rozmontujemy na pewno. Tu jakaś kamizelka, to rozmontujemy. Golf Arasaki, po co mi to, zupełnie nie wiem. Ten kaszkiet, no szanujmy się. Kaszkiet nosić, nie, no kurde. Znaczy, kaszkiety są spoko, ale akurat nie chcę. Taktyczne bojóweczki możemy rozwalić, okularki nie będą mi potrzebne. To jakiś kapeluszek śmieszny. Półbuty biurowe to sobie zostawimy, bo to jest outfit biurowy nasz. Tutaj, no ten kapelusz mi się jakoś nie podoba, ta kamizela jest ok. Mamy sukienkę korporacyjną z wytrwałego syntetyku, świetnie, mamy kieckę. Jakbyśmy chcieli sobie tutaj w kiecuszce pobiegać, to w razie czego mamy, spoko. Ten tank top w ogóle mi się nie podoba. Te spodnie mogą zostać, to może zostać, ok. A w ogóle mam lepszą jeszcze jakąś kieckę. Ty, ale dlaczego? Ta mam jej tego, o pancerzu niż ta, a ta jest niezwykła niby, a ta jest powszechna. Nie rozumiem do końca czasami, no ale ok. Z innych rzeczy różnych śmiesznych mamy pełno różnych granatów, które też bym mógł w końcu zacząć używać. Absynt w ogóle, what? Spowalnia ruchu o 10%, zmniejsza celność broni o 50%. Uff, to pijany normalnie, wi. A co to jest? Bounce back, a to jest Medox. Natychmiast przywraca punkty zdrowia, a to natychmiast przywraca punkty i je regeneruje później. Ej, spoczko. To też fajna sprawa. Dobra, czyli co? Ekwipunek mamy ogarnięty, naszą postać mamy ogarniętą, czyli schowajmy resztę gratów, które zupełnie mi się nie przydadzą, czyli na przykład te brońki, bo i tak nie mogę ich nosić. Reszta może zostać z tych rzeczy tutaj, to oczywiście schowajmy wszystko, czego aktualnie nie noszę, bo zupełnie mi to się nie przyda w ekwipunku, żebym nosił, wiecie, ten złom i graty, to lepiej, żeby to sobie leżało i na mnie czekało. Koszulka szkoły wilka, bardzo fajna. Co my tutaj? Dobra, jeszcze te trzy rzeczy, to już jest nasz outfitik, zostawiamy. Czy to coś waży tutaj? Tak, to wszystko ma troszeczkę dźwigu, ale na tyle mało, że nieistotne to jest. Czy te granaty coś ważą? Też niewiele. Te modyfikacje nie ważą nic, a oczywiście chętnie je założę. W ogóle, kurczę, skąd ja wziąłem te ostrze obrażenia termiczne w ogóle? Te ostrza, to może być mega spoko. No i 53 dźwigu, tak idealnie. Więc jesteśmy już ten. A jeszcze czekajcie, ekwipunek, jeszcze chciałem zobaczyć na przykład, no tutaj wiem już chyba. Czyli w te niektóre rzeczy, w te takie podstawowe nie możemy sobie nic w slot wrzucać. Tu byśmy mogli sobie na przykład wrzucić pancerz plus 16 w ogóle, nie? A to tak po prostu się ten, czy na pewno chcesz wymienić modyfikację? Obecnie używana modyfikacja zostanie zniszczona. O nie, zniszczona? Kurczę, myślałem, że wiecie, można podmieniać sobie tak na ludzie. No ale nie, to nie, łaski bez. Możemy lecieć dalej. F5 robimy i lecimy. Dalej sprawdzimy pocztę. A nie, mogę uzupełnić jeszcze amunicję. Także no, myślę, że to zrobię. Tu widziałem, że jest skrzynka. Amunicja do pistoletu. Jak widzicie, mamy już wszystko. Tam jaka wiksa. A i właśnie, wcześniej to zauważyłem, że tu jest pan troll, jak widzicie, z beczułką Arasaki. To jest chyba z jakiegoś DLC, z tego co kojarzę, także też całkiem fajnie. Zobaczmy pocztę, co tam ciekawego. Mamy wideo przeczytania, wiadomości, mamy zaległa wpłata. Szanowny panie, pani, administracja budynku nie odnotowała ostatniej wpłaty za wynajem apartamentu. O nie, z czynszem zalegamy i dzwoni do mnie Takemura w ogóle. Siema, Takemura. Nie tu z ciebie kawał szczura. Oh, jaki fajny plakat. Po co? Może i no, po co? Dlaczego miałbym się z tobą chciałbym taki mieć u siebie na ścianie w salonie. Ładny. Jeszcze nie doszedłem do siebie po wszystkim, co mi się przytrafiło. No, Takemura w sumie ta. I prędko nie dojdziesz, ale co z tego? Jeśli chcesz żyć, musisz wrócić do gry. Odliczanie już się zaczęło. Drąż dajne. Czekam. Okej, okay, czyli mamy randkę z Takemurą. Wychodzi na to. Uła, i wiksa jakaś. Uszkodzenie chipu relik, no tak.
Świetnie, administracja, przeczytaj wiadomość. No, administrator chce, żebyśmy płacili hajs. Śledzenie zadania byśmy mogli sobie zrobić, czyli kolektywy Bartmosa, za każdym razem pieniądz. Co? Wow, dużo wiadomości widzę tutaj, jakieś różne. O matko, za każdym razem, gdy pieniądz zmienia ręce, twoje prawdziwe ja ginie pod kołami lewiatana kapitalizmu. Pijany jakiś chyba do mnie napisał. Champion Animalsów również. To chyba są jakieś zadania... Jakieś... Nie wiem, co to za zadania, ale mam nagle... O matko, ile zadań mi się zasypało. Co się dzieje? Nie, Championem Animalsów chyba nie chcę zostać. Champion Arroyo. Uda się na walkę w Arroyo. Czyli to są chyba te pięściarskie jakieś, czy coś? Wielki sen, zaktualizowane zadanie. W ogóle zobaczmy, co ja mam w dzienniku. Ja mam chyba pierdyliard zadań. Gdzie moja bryka? O, właśnie, to jest dobre pytanie. Gdy człowiek umiera, świat przechodzi nad tym do porządku dziennego i powoli zaczyna zacierać wszelkie ślady po człowieku. Nieźle. Dobre uczynki popłacają. Nagrodę od Vako. No pewnie, byczku. Trzeba to zrobić i spłacić długu Wiktora. Dokładnie tak. Będzie pieniądz. Ale najpierw, stary, gdzie moja bryka? I w ogóle daliście mi dobry cynk, cwaniaki, bo podobno można mieć kota w ogóle w Cyberpunku. Co ja muszę zrobić? Także tego kitka... Siema, jesteś kotem? Oczywiście, że nie jesteś kotem. Ja, znajdziemy kota. Może gdzieś tu się kręci jakiś kocur. O, tu widzę, że jakieś notatka, które nie mogę podnieść. Czy ktoś widział jakiegoś kota w okolicy? Siema, kitku. Nie, ja. Nic. Nic tu nie jest. A, nic tobie nie jest. O, to wiesz, to dobrze, cieszę się, ale słyszałem, że gdzieś tutaj w okolicy właśnie kota można mieć. Co tam się dzieje? Co za impreza tutaj? Czy gdzieś tu jest kici, taś, taś? Kici, taś, taś. Widział ktoś kota? O, halo! Co jest, byczku? Byczku! Szanuj, kurde, co ty robisz, typie? No, grzecznie, kolego, co to ma być w ogóle? Ja pierdykam. Jakiś, kurde, gangster łobuz, jakiś wisiorek mu zabrałem. Jak tam, laska, żyjesz? Nie bój się. Które kolano wybieraj? To było straszne. O, masz koszulkę samuraja, szanuję bardzo. No spoko. I co, z szacuneczek ludzi ulicy mam teraz. Pingo, jakieś pingolingo zdobyłem. Świetnie, kurde, dobre itemki, gdzie mój kocur? Kici, kici, łobuzie. Mama Wells, znalazłem coś, co należało do... Wi, musimy porozmawiać. Bądź łaskaw odebrać telefon. Znalazłem coś, co należało do Jackiego. Myślę, że chciałby, żebyś to miał. Czeka pod drzwiami twojego mieszkania. O kurcze, dostałem od mamy naszego Jackiego ziomeczka. To jakieś pieniądze, eurodolary. 818 dolarów euro tutaj pieniądzów leżało? Jak to się stało? Taki hajs sobie tak po prostu tu był? O kurcze, no to prawie, no to pięknie, dobre sianko. No i dostaliśmy, odbierz paczkę od mamy Wells, oczywiście, czyli mamy Jackiego. Cóż to tutaj ciekawego jest? Klucz do motoru Jackiego. Klucz do motocykla Jackiego dostaliśmy? No co ty gadasz, zaktualizowano zadanie, widzimy się w Afterlife. Nie, no to trzeba zadzwonić, byczki, chyba do mamy. Mama Wells, połączenie, oczywiście, że dzwonimy od razu. Jaki prezent, motocykl będzie w końcu. Wi, dawno cię nie słyszałam. Od śmierci Jackiego. O matko. Jackie. Chciałem się zwolnić wcześniej, ale... Moje robinowe serduszko boli mnie do tej pory. Miałeś na głowie bardzo ważne sprawy, co? Co się dzieje? Chciałem zapytać, jak się czujesz? Dzwonię się wytłumaczyć. Może tak... Zatroszczmy się? Źle, Wi. Rodzice nie powinni chować swoich dzieci. A no nie. Nie zabrano nawet tę możliwość. To jest straszne. Ale nie martw się o mnie, poradzę sobie. Podejrzewam, że dalej zajmujesz się tym samym, co wcześniej. Zrób coś dla mnie i nie daj się zabić. Trzymaj się, chłopaku. O matko, mama Wells, oczywiście, jak widzicie, widzimy się w Afterlife, kolejna aktualizacja. No straszne, to jest straszne. I pisaliście mi pod ostatnim odcinkiem również, żebym spróbował zadzwonić do Jackiego. Zobaczmy, co się wydarzy. Prawdopodobnie nic, no. Raczej nie będzie nikogo po drugiej stronie i to jest bardzo, bardzo smutne. Kontakt czasowo niedostępny. No właśnie, czasowo. No, chciałbym czasowo, żeby to było. Kurde, no. Jackie. Nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Co się z tobą stało? Wszystko tak strasznie się spierdoliło. A miało tak być pięknie. Jeśli gdzieś tam jesteś, kurwa, co ja robię? Ech, Jackie, no, co jest okropne. A do kogo jeszcze mógłbym przedzwonić? Do Evelyn Parker bym mógł zadzwonić, do Delamaina, byśmy mogli sobie gdzieś podwózkę zrobić. Nie, no kurde, cwaniaki, to jest takie smutne. Czy jest tu gdzieś kitku? Siema, jesteś kitkiem? Co, czekajcie, tu w ogóle jest coś, jakbym mógł coś tu podnieść. Tu jest... co to jest w sumie? A czekajcie, ile mam teraz tych kości? 5 pamięci mam. Sprzedać mogę oczywiście, ale tu widzicie, wygląda jakby coś tu miało być. Sprzedać tylko. Dobra, nic. A ty kim jesteś, bydlaczku? Siema. Dobra.
W takim razie, spotka się z Takemurą? To chyba nie, bo stary, gdzie moja bryka? Najpierw musimy się dowiedzieć. Odbierz z parkingu swój wóz. Spoczko. Ja bym chciał kota, no ale samochód lub motocykl to też świetna sprawa. Także jedziemy. No i jak widzicie, takie rzeczy się dzieją tutaj. Odbierz samochód z parkingu. Ciekaw jestem, gdzie ten motocykl jest, wiecie? Ty, a tam... Ty, czekaj. Bo tu widzę, że za ścianą mam jakiś wykrzyknik, to ja bym jeszcze rzucił okiem, to przypadkiem zupełnie go zobaczyłem. On jest na dole, na górze, chyba gdzieś tutaj, zobaczmy. Tutaj? To chyba pod nami musi coś być, a tu coś leży jeszcze. O, strzykawka z meddokiem, spoko. Chyba pod nami coś się jeszcze dzieje, zobaczmy. Czekajcie, tutaj. O, siema, co tu się dzieje? Barry, wiemy, że tam jesteś. Chcemy pogadać. Okej, okay, jesteśmy świadkami jakiejś akcji. Chyba, że ty jeszcze nie to piętro. Ojej. Przyszliśmy prywatnie, jako kumple z pracy. Dawno się nie odzywałeś. Martwimy się. Co to za sytuacja w ogóle? Dajcie mi spokój! Mendes, ale z ciebie tępy but. Ciekawe. Masz do mnie? To nie ja zamykam się w domu i zgrywam atencyjną kurwę. Gdy patrzysz w otchłań, porozmawiaj z policjantami. Dziwisz mu się? Nie on pierwszy i nie ostatni. To się nazywa życie. Co tu się dzieje? Mieszkam obok. To idź se dalej mieszkać i nie wpieprzaj się w cudze sprawy. Ho. Mendes, czekaj! To jego sąsiad. Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako tako. Gadaliśmy z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Oh. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? No, spoko. Jasne, czemu nie? Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Liniarze po przejściach bywają trudne. Okej. Okay. Zobaczę, co da się zrobić. Przypadkiem trafiłem, jak widzicie, na jakieś zadanko. Gdy patrzysz w otchłań się nazywa. No nie wiem, dajmy mu jeszcze chwilę, żeby sobie ochłonął, jak to powiedziała pani policjant. Bo gdzie jest moja bryka? To jest najważniejsze. Ale wiecie, zobaczyłem, że jest jakieś zadanie poboczne. No to oczywiście, jeśli mogę, to łapiemy. No a teraz pobiegnijmy do garaży i spróbujmy zobaczyć, czy będę w stanie coś tam zdziałać. Dobra, jedziemy. Nie, do garaży, nie apartamenty. Dobra, więc Brooklyn Barista? Ale fajnie, powiem wam, że kurde, podoba mi się to miasto, naprawdę mi się podoba, kurczę no, to jest świetna sprawa. Tu widzę, że jakieś nowości, Rain jakiś, cwaniak, ojej, straszne rzeczy. No, także misja najważniejsza, znaleźć motocykl i znaleźć Kitku. No i oczywiście myśleć cały czas o Jackim, który był naprawdę najlepszym kumplem. Dobra, wyjeżdżamy stąd, siema, mój samochód, stary, gdzie moja bryka? Gdzie? Tu mój samochód jest? O, rzeczywiście stoi, na szczęście cały i chyba cały i zdrowy, Ale motocykle niestety nie widzę, no trudno, życie bywa. No to co, zabierzmy mój wóz. Mam nadzieję, że... O, ty, co jest? Halo? Co tu się dzieje, ty? Widziałeś, co się stało? Coś tu nie gra. What the fuck? Nawet wiem co. Nie chodzi o kraksę. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. Co tu się kurna stało? What the fuck? Co to było? No to fajny, mieliśmy wóz. Przede wiadomość od Delamaina. Świetnie, zarąbiście. Ja pierdyka. Morgina Jones jeszcze mnie tutaj molestuje. Czego chcesz? Samochody na sprzedaż. Hej, mam na sprzedaż galenę. Mały przebieg, bo ostatnie 10 lat stała w garażu pewnego paranoika. Świetnie, akurat mi się samochód popsuł, to mówi, że ten. Także nie chomikuj kasy, tylko kupuj auto. Ja mam do oddania dług, będę na piechotę biegał najwyżej. Ja zresztą motocykl też jest jakiś tam, kurczę, mojego ziomeczka. Będę w motocykle miecił. Co ten Delamain chce ode mnie jeszcze? Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Uprzejmie przepraszam, że za incydent drogowy numer ileś tam sieć Delamain zaprasza do swojej kwatery głównej w celu oszacowania rozmiaru szkód i wpłacenia rekompensaty. Okej. Gdzie moja bryka? Zadanie zaktualizowane. No to fajnie, wóz nam się całkowicie rozleciał. Uda się do biura Delamain. Ja pierdzielę, kurde no. Co to było? Przed chwilą to było w pełno milionów samochodów i nagle ten.
Pojazd zakup. Fixer właśnie wysłał ci pierwszą ofertę kupna pojazdu. Za każdym razem, gdy otrzymasz taką propozycję, na minimapie pojawi się nowy znacznik. Wystarczy, że udasz się pod wskazany adres i wejdziesz w interakcję z pojazdem, aby go kupić. Ja, kupić samochód? Kurde, dawać mi ten motocykl, który gdzieś tam ten jest. To jak widzicie, parking pokazuje mi do biura de la Main. Przecież to będzie kilometrów, milion trwało. Gdzie jest ten motocykl, kurde, Jackiego? Ja bym się na motocyklu śmignął. A czekajcie, czy ja mogę przyzwać sobie motocykl? Mogę! Arch Jackiego! Dawać mi to! Jezu, motocykl jedzie sam! Jaki świr! O! Jezu, na koło stawia! Yeah, pięknie! No nie, no taką nutę. Szanujmy się, szanujmy się. Najpierw znajdźmy sobie jakieś dobre radyjko do tej jazdy. No jakieś dobre radyjko do tej jazdy. Ritual FM brzmi jak radyjko do dobrej jazdy. Body hit, no nie wiem. Potrzebuję takiego jakiegoś fajnego. No to principal by było spoko. Mroko Maroko, Pacific Dreams. Co tu leci fajnego? Kurde, no nie wiem, tak. Zawsze mam problem z wybraniem. Royal Blue. Co tu leci na Royal Blue? Nawet nie wiem, czy się wybrał. Dobra, jeden pies. Czyli co? Pojedziemy może do biura de la Maina. Spróbujemy zyskać odszkodowanie. Yeah, jazda na motocyklu, ale świry. Woohoo! Dawaj na koło, byczku, dawaj go. Ale świetny motocykl. Ja w ogóle. Wow, wow, ale to się prowadzi, cichu, skurde. Oglądałem materiał, jak tworzyli właśnie, jak zgrywali te dźwięki do motocykli. Wow, 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 halo? Co tu się dzieje w ogóle, ty? Dobra, widzę, że zmiana kamery by mogła pomóc troszeczkę do jazdy. O kurde, ale wyglądamy świetnie w tej kamizelce, w tym kapelutku. Jak nagrywali dźwięki właśnie motocykli. Bardzo mi się podobał ten materiał, w ogóle tam kosmos był, oczywiście. Oczywiście dużo tamte było. Wow, ale na kurde koło z tyłu. Wakako Okada jakiś do mnie dzwoni, co to za ziom? Dawno się nie widzieli. A, to ta co mi hajs wisi. Wakako Okada, pani na włościach w Westbrook. Będę od niej też potrzebował hajs. Podjedź do mnie w wolnej chwili, mamy no. Do rozliczenia zlecenia za Sandra Dorset. Tak, pamiętam. Dobrze sobie wtedy poradziliście, ty i ten twój przyjaciel. Do zobaczenia. No, właśnie, będziemy potrzebowali pojechać po te pieniążki, a na razie to się bujamy tutaj fajnie na tym. Wi, tylko nie każ na siebie za długo czekać, bywam niecierpliwa. Dobra, dobra. Jeszcze coś? Czekajcie, czekajcie. Wi, jest auto do sprzedania. Makigai Mai Mai. Auto jest małe, a ty się zmieścisz. Broń się zmieści, więc nie trzeba. Jaki w ogóle maluch? No nieźle, nieźle. Kurde, dobra, jedziemy najpierw do biura de la Main. No i właśnie, ten materiał o tych motocyklach, no oczywiście tam wiecie, było tych motocykli dużo. Tu w ogóle ile ludzi do mnie dzwoni ostatnio? Pojawiła się nowa duszyczka. Heywood? Jestem Sebastian Ibarra, ale mówią na mnie Padre. Wi, Padre. Miło cię poznać. Lubię ludzi, którzy rozumieją, ile wart jest szacunek. Do usłyszenia. Okej, jak widzicie, telefony się urywają, w ogóle szaleństwo jakieś. Wszyscy coś ode mnie chcą. Padre w wolnej chwili chce, żebym do niego wpadł i sobie pogadamy wtedy. Na moje boisko, posiedzimy sobie i pogadamy w wolnej chwili. Dobra, Padre, nie ma problemu. Na razie to chcę, kurde, hajs, żeby mi oddawali. Stupy data crash, słyszysz? O, widzę, że to chyba nie tylko ja jestem wkurwiony klientem. Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie. Fajnie jest, widzę. Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Okej, okay, cześć, Delamain. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę Halo, pomóc? Ten pan stał na końcu. Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie No stałem, ale nie teraz jestem pierwszy. Mnie? Co z tobą? Ty skakował de la Mainy? Jest pod procesem sieci de la Main. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Aha. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny nie zdarzenia? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. To. Chcę rozmawiać z de la Mainem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Ła. Pańska okay. Tożsamość została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 7711? Hans Jonas? 1010096. Szkoda mi uszkodzonego auta. W ogóle Hans Jonas? Co? What the fuck? A, bo my jesteśmy przecież Panie jakby Hans innymi. Jonas. Jakie określenie zdarzenie było w trąbkę. Zdarzenia 7, 7, zdarzenie 1. Było w trąbkę. A teraz zawołaj prawdziwego de la Maina. Ło, dobra, widzę, że tu się super dzieje. Jeśli pod proces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim.
Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. 3400 tylko? Co? Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Dawaj siano, ja kurde. Niestety nie mam czasu? No jasne, pewnie. Porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Okej. Okay. Siema pan dron. Jaki dron w ogóle? Fajny dron, fajny Zdaję dron. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Masz jakieś problemy ze sobą? Wynagrodzi panu nieprzyjemności. Okej. Korytarz łączy warsztat z biurem. Gdzie ja właściwie trafiłem? O kurcze, no fajny warsztat widzę macie. Trafiliśmy w ciekawe miejsce w sumie, bo trafiliśmy jakoś tutaj. O kurde. Usługi naprawcze, no to by się przydały mojej maszynie. Obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Aha, no widzę, że się dzieje. Domyślam się dlaczego. O matko. Nadal badam przyczynę awarii pojazdu w sieci Delamain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję za... Ale kosmos. W sumie dużo rzeczy jest tak ten. Tam jakiś pojazd. Wow. Dobra, może na razie będę po prostu szedł za tym robocikiem. No niestety trochę słabo, bo to się coś popsuło. Kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. No subcio. Co oznaczają te wszystkie lampki? Przecież nie potrzebujesz pokoju kontrolnego. Pokoje kontrolne są dla ludzi. Po co ci takie pomieszczenie? Kiedyś w tym budynku pracowali ludzie. Przejąłem po nich infrastrukturę. Aha, okej. Okay. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Niedobrze. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Ciekawe. A dlaczego? Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. No to grubo, dobrze. No pewnie. Pomogę znaleźć te samochody. Spróbujemy troszeczkę podziałać w tej Bardzo sprawie. Się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Okay. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Okej. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Okej. Dobra, to bierzemy urządzenie. Jak widzicie, będzie całkiem ciekawie. Skanowanie, oczywiście jakiś tutaj sygnał, jakieś urządzenie, opuść garaż. No jak widzicie, dostaliśmy zadanie od Delamaina w ogóle, który no przysłużył nam się, nie ma co ukrywać, w trakcie naszych różnych misji, zwłaszcza w tej niestety felernej, ale to nie z jego winy, oczywiście wszystko się wydarzyło. Jestem ciekaw, czy na przykład te drzwi, budowa ciała 10, no niestety nie jestem w stanie przebić się przez nie, ponieważ no troszeczkę mam za mało, mam trochę za mało siły, a tutaj coś to za drzwi są? Chyba są wyłączone w ogóle, więc no, byśmy mogli spróbować się gdzieś tam wbić, no ale za mało trochę siłki, no tutaj widzicie, jak widzicie się samochody robią, ładnie spawane i w ogóle, no tutaj to myślę, że dużo ludzi korzysta akurat z tych usług Delamaina. Tutaj coś jeszcze jest, tu mogę coś otworzyć, tu coś jest, jest jakiś warsztat w ogóle, spoko, ale w tym warsztacie nie widzę nic, co bym mógł przytulić, o, chociaż czekajcie, tu coś jest, efekty uboczne stosowania wszczepów, jakiś, okej, jakaś amunicja nawet, stosowanie wszczepów, no oczywiście ciało z czasem odrzuca wszczep, efekty psychiczne, zmiany w mózgu i inne różności, także no, też właśnie nie można się za bardzo faszerować, tu jeszcze coś jest, edytory bólu, a wskaźnik śmiertelności, kolejna jakaś drzazga, to na razie nie będę jej czytał, spadajmy stąd, w ogóle, no tak, no, kiedyś tutaj ludzie pracowali, więc jak widzicie, są tutaj różne miejsca, nawet jakiś automat się zachował z tych czasów, a tak to teraz Delamain całkowicie zautomatyzowany. Dobra, spadamy, nie ma tutaj sensu już siedzieć więcej. Wydaje mi się, że chyba niczego ciekawego tutaj raczej nie znajdę, chociaż mogłem zajrzeć jeszcze na przykład tutaj.
Mamy tu oczywiście jakiś komputer. O, nie mogę zhakować, szkoda, kurczę. Jak widzicie, nie jestem ten w hakowaniu jeszcze bardzo tutaj jeszcze bardzo dobrze wyszkolony, kurde, a w sumie fajnie by było. Tu jeszcze jakieś rzeczy mamy. Proszę czekać, spoko, spoko, wezmę sobie to, pozbieram drzazgi. No i właśnie z tym hakowaniem to też by było fajnie, fajnie było to by się poduczyć. Także chociaż do jakiegoś 10 poziomu, żebyśmy mogli w razie czego hakować sobie. Okej, tu już możemy wyjść. A, to co? Na siłę pewnie, tak? Użyj siły dokładnie. Dobra, w takim razie mamy questa, opuśćmy garaż. Mój motocykl pięknie, ale to wygląda. O Jezu, jeszcze tak zaparkowałem, miód po prostu, coś wspaniałego. Znajdź samochody. Dobra, samochody oczywiście znajdę wszystko w swoim czasie. Teraz chciałbym chyba, moja bryka to na naprawę samochodu musimy zaczekać. Psycho Killer Quest nie umiem po tamtej ten. Dobre uczynki opłacają. Dobra, pojdźmy do pani Wakako po hajsik. Nie wiem, gdzie to do końca jest. Może sprawdźmy mapę, ale się gościu obejrzał za motocyklem. O kurde, czy jakbym sobie do szybkiego punktu i spróbował gdzieś tam skoczyć szybką podróżą, to myślę, że by było całkiem spoko. Jedziemy, kurde. Jedziemy w takim razie do... No to możemy skoczyć do punktu szybkiej podróży sobie tutaj, który jest. I będziemy troszeczkę szybciej, no bo jednak jest to kilometr stąd, więc troszeczkę daleko. Więc możemy sobie spokojnie tutaj skoczyć. Skoczymy sobie... O, nie mam wcale aż tak ten. To tutaj po prostu będzie troszeczkę szybciej, jak skoczymy do tego punktu. Skoczymy, odbierzemy nagrodę. Będziemy bliżej moich 200 tysięcy, które muszę oddać oczywiście dla Wiktora. No i w sumie i tak chciałem odwiedzić Wiktora i chciałem odwiedzić w ogóle tamto miejsce. No bo no, tam może się dowiemy jeszcze czegoś ciekawego po tych wszystkich wydarzeniach, które się wydarzyły. Chwila. No siema, co jest? Kurde, ale mnie wystraszyłaś, bo tak nagle znikąd. Ra, nie chcę się skradać, chciałbym, żeby mój motocykl gdzieś tu się zaraz pojawił, a ja, żeby mógł do niego wskoczyć i odjechać w ślą dalej. Już jedzie do mnie maszyna. Hamuj, byczku. Kurde, świetny. Świetny motocykl, naprawdę. Ale powiem wam, że fajnie mi się jeździ właśnie z widoku pierwszej osoby na motocyklu, jakoś tak ten. Chociaż bardzo, no na, właśnie wiecie, tak się jeździ na klawiaturze, zero-jedynkowo bardzo, bo no tak jak naciskam, to od razu się składa. A to takie jest mało naturalne, bo jednak tak powinno być płynniej to. Ja widzę, że... Żeśmy trafili na jakieś miejsce. Każde działanie zgodne z prawem, takie jak na przykład kradzież, atakowanie cywilów, sprawia, że NCPD wyznaczy za ciebie nagrodę. Ej, ej, jaki ogień? Co jest? Co jest? Ja nikomu nic nie zrobiłem! Co tu się wydarzyło? Boże! Dlaczego oni nagle zaczęli mnie jakby atakować? Nie rozumiem. Przecież do nikogo nie strzelałem! Chyba policja się wkurzyła, nie wiem, rozjechałem policjanta czy co? What the fuck? Dobra, nieważne, widzę, że tutaj mam teraz policyjnych na ogonie, także chyba skręcimy w jakąś boczną uliczkę. No widzę, że gra chyba nie będzie chciała mnie tu wpuścić, także zacznę uciekać chyba raczej. Nie, chowaj to. Kto mnie chce zabić? Boże. Jezu, co tu się dzieje w tej grze komputerowej? Nikomu nic nie zrobiłem, a już bym bić co? Spadam stąd. Idę do Wakako. Idę po hajsik, nigdy mnie nie znajdziecie. Szukasz towarzyszy na wieczór? Szukam, żeby się odczepiła ode mnie policja. Okej, chyba się odczepili, przynajmniej taką mam nadzieję. Cześć. Nie znam cię, ale mogę poznać. No spoko, fajnie. Chciałem sobie wejść do środka. Dzień dobry. To Robinos. No proszę, we własnej osobie w moim skromnym salonie. Wakako, dawno się nie widzieliśmy. Jakaś talerze, drzazga. Co cię sprowadza? Opowiedz mi o Westbrook. Ilu miałeś mężów? Co to za pytania? Pozwól, że zapytam. Ilu miałaś mężów? 5. Wszyscy zginęli przedwcześnie. Taka rodzinna tragedia. Aha. Nie boisz się, że dosięgnie też ciebie? Muszę żyć dla moich 9 synów. Okej. Okay. Podejrzewam, że mało kto zna Westbrook tak dobrze jak ty. Moi mężowie znali Westbrook. Każdy z nich był wysoko w hierarchii Tiger Claws. Rządzili w Japantown. Czym się zajmowali? Tym, na czym najłatwiej zarobić i co daje władza. Sprzedawali seks i zakazane technologie. Mhm. Mamy nierozliczone sprawy. Sandra Dorset, pamiętasz? Nie zapominam takich rzeczy, Vi. O! Oczka się zaświeciły. Ile siana? Jest jeszcze całkiem niezły dodatek. 3300, no... Reaper Dog wykona dla ciebie dermo imprint z funkcjonalnością zakłócania broni typu smart. To specjalność Tiger Claws. Okej, brzmi nieźle w sumie. To co, dziękuję, chyba to by było na tyle. Nie mogę się niestety z nią pożegnać, więc chyba po prostu odejdę. No to co, dziękuję.
Fajnie, jest sianko. Nie, nic, już nie potrzebuję. I Reaper Dog wykona dla mnie. Odbierz darmową nagrodę ze sklepu Reaper Doga. To jest gdzieś niedaleko? O matko, to jest bardzo daleko stąd. Siema, laska. Ja wydaje mi się, że... No nie wiem, czy chcę cię zaczepiać, bo to może być niezbyt family friendly content. Skończysz w dziurze w ziemi! On mnie szuka, czy co? Nie wiem, bo on mruga się na czerwono. Boję się, że to może być jakiś gliniarz jeszcze spocony, który próbuje mnie dorwać. O, ciekawe w sumie to jest okolica, powiem wam. Całkiem przyjemnie. Całkiem przyjemnie. Można zejść niżej do bipu. Nie wiem, co jest w bipie. Nie można tego tak zostawić. Tu się jakieś życiowe klimaty dzieją. Można. Dobra, w takim razie, śmieszki, piękna okolica. A ja bym sobie tutaj skoczył do tego Reaper Doga w sumie, skoro mogę. Tylko... Fajnie by było znaleźć tutaj punkt szybkie podróże. No ale póki nie znajdę, to oczywiście motocykl musi mi się tutaj zdać. Widzę, że tutaj też jest jakieś zadanie poboczne, ale póki co szukają mnie w tej okolicy, także może zmywajmy się stąd. Póki nie pozbędę się jakiegoś ogona, to po prostu... To po prostu będzie trochę bezpieczniej. Tam na dole jakiś niebieski punkt mruga mi w ogóle. Co to jest? Jest strasznie dużo różnych rzeczy, ale na razie skupmy się na tym, co mamy zrobić, a nie na tym wszystkim w okolicy, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Póki co poszukajmy jakiegoś punktu szybkiej podróży i przy okazji polatajmy troszeczkę bokiem na motocyklu. O, tu są jakieś dwa punkty gdzieś w okolicy. Musimy sobie podskoczyć, oczywiście. Zostawmy. Kolektyw Bart Mossa, najlepszą broń przeciw. Dobra. Tutaj jest punkcik, to sobie wejdźmy. Mogę tu wejść? Nie wiem. Wiesz, miejsce docelowe? Chyba mogę. Okej. Okay. A to jest metro w ogóle. Dobra, spoko. To najbliższym punktem prawdopodobnie będzie tutaj Martin Street chyba. To lecimy tam i sobie odbierzemy tą nagrodę. Skoro już dostaliśmy jakiś bonus, to może przy okazji będę mógł zamontować sobie te ostrza dodatkowe. To by było spoko. Byśmy mogli przetestować to w jakiejś najbliższej bitce, jeśli do takiej dojdzie. Tu szybko wczytywanie oczywiście mapy. Nie no, powiem wam, że nieźle. Ale ten motocykl jest mega. Dobra, ile tam? 300 metrów? Nie no, to oczywiście, że na piechotę tego nie robimy, tylko dawać mi moto. A przy okazji przejdziemy sobie, bo widzę, że mam 5 wiadomości. Ale spam mi robią wszyscy. Wakako mi tutaj coś... Nie chciałem dzwonić do Wakako. Fuck. Mam nadzieję, że nie odbierze. Witaj, chcesz porozmawiać? A, nie, chyba... Porozmawiamy innym razem. Sorry, Wakako. Ojej, skoro tak mówisz. Nie chciałem do ciebie dzwonić, tylko chciałem zobaczyć, co ty mi za spam tu urządzasz, kobieto. Pod tabem. Nagroda specjalna. Łącze osobiste służy również jako specjalny tatuaż. Twoje konto właśnie powinny wpłynąć pieniądze. Okej, okay, Fred, coś ode mnie chce. Hej, z Watson można już się wydostać, więc pamiętaj o tych walkach. Serio, szkoda było przepaścić taką okazję. Najlepszą broń przeciw neokapitalizmowi zdobędziesz poprzez nieprzerwaną medytację. Okej, okay, to jakiś dziwny jest ten typ. Podczas gdy oni szli i rozmawiali o to, zjawił się wóz ognisty. Myślę, że auta byłyby miłe panu, gdyby znów zstąpił na tę ziemię. Tu widzę, że jakoś chyba bryczka od pana Sebastiana Padre byśmy mogli sobie kupić, no ale aktualnie chyba siana nie mamy. Zresztą cały czas mam dług. Ja najpierw spłacam dług, a później... Najpierw spłacić trzeba dług, a później się bawić, kurczę, w jakieś samochody. Na razie motocykl to jest wszystko, co mi starczy, także da. Zwłaszcza, że będziemy mogli się przyciskać przez wszelakie korki miejskie, uliczki i w ogóle, no, motocykl najlepszy. Jeszcze jakbym mógł strzelać z motocykla, to już w ogóle będzie super. Okej, okay, no a my za chwilę będziemy u tego Reaper Doga, do którego miałem wskoczyć, także gdzieś tu się wciśniemy. Okej, okay. Tu policja? Dyspozytorka policji, no siemanko. Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej w pobliżu Ross Street i Shipyard Way. Grupa tzw. kosiarzy kierowana przez Jelenę Sidorową zaatakowała bezdomnych. Uwaga, kosiarze są uzbrojeni i niebezpieczni. To chyba chodzi o tych tutaj, tak? Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. O! Okej! Okay. To chyba tutaj. Co tu się dzieje, byczki? Kto chce zginąć? Siema. Kurwa, nic ci nie zrobiłem. Oj. Czy oni... To są oni? Mailstorm to jest. A to są bezdomni jacyś? Zwykli mieszkańcy. Dawać, kurde, robimy rozpierduchę. No to co? Robimy rozpierduchę. O kurde, nie ma takiego bicia. Jakichś biednych cywili. Zaraz sobie tu któregoś możemy spróbować zhakować. Jakieś zwarcie zrobić. Który to jest ten? Fanatyk jakiś tutaj? No to zróbmy mu zwarcie szybciutkie. Niech kurde ginie. O, nawet się nie strzelił, kto mu zrobił to zwarcie chyba. Dobra, jedziemy. Niech się chłopaki odpalą. Ja spróbuję jakoś tutaj się... O, kurde, ten aż przybiegł do mnie. No to dawaj. No, nie wiem, czy dobiegniesz, czy nie. Czekajcie, bo oni jak mnie zaczną tutaj lać. No właśnie, to się źle skończy. No właśnie, trochę... On krwawi, no jestem człowiekiem, więc krwawi, wiadomo. Wow, ale ekipa. Ojojojojojojo, chyty, wi. Przydałoby się trochę kucnąć, i właśnie...
postrzelać do nich. Kurde, ten z shotgunem jest jakiś przegięty trochę tylko. No, trzeba było nie zaczepiać mojego ziomeczka. O kurde, czy moich ziomeczków. Policja w sumie coś tam płaci, więc też zawsze spoko. Dobra. U, granat, niedobrze? Okej. Okay. Ja tam razem, kurde, dawać, cierpiemy. Dobrze, że też mamy tutaj tą brońkę trochę lepszą. Też headshoty dużo widzę, że zadają obrażeń. No i naładowanie broni też dodatkowo sporo. Kurczę, powiem wam, że osłona jest świetna, naprawdę osłona daje radę. Trzeba się zbustować troszeczkę. Kolejny granat, co za gnoje. Próbuję się w takim razie przystawić. O, to chyba był głupi pomysł. Z shotgunem mnie odstrzeli. O! Byczku! Wi, przebiegaj. Chyba jednak tutaj będzie trochę bezpieczniej. Dobra, kurczę, blaszka, ale klepią. Teraz muszę się trochę zregenerować, bo jeśli dostanę strzała, to będzie bardzo źle. Dobra, i teraz headshoty. Widzę, że tutaj ziom już ma dość. A, no będzie mógł go zaatakować. Coś się murek trochę zbudował. I pyk, kurczę. Powiem wam, że naładowane strzały są świetne. Zadają bardzo dużo obrażeń. Jeszcze tego leszcza tutaj byśmy wyklikali. Ale dobrze, bo broń tech jednak, no, dzięki temu, że jesteśmy właśnie techniczni, mogę rzucić... Nie! Granata chciałem! Przypadkiem, kurde, sobie pod nogi rzuciłem. Czyli jednak granaty lepiej właśnie tak rzucać. O, pięknie, gościu właśnie zaraz zostanie oślepiony i pięknie porobiony. O, jeszcze jakiś jeden, a to ten! No to chodź na solo. Tak jesteś? No to dawaj, zatańczymy, kurde! Zatańczmy! Ech, widzę, że cię leszczu jesteś, udajesz tylko takiego twardziela. Dawaj, kurde, porobiony. No i pięknie, moi drodzy, reputacja mi wskoczyła. Wyklikałem jakiś leszczy, kurde, ale pięknie porobienie. Co prawda trochę mi to zajęło, wiadomo, gram na poziomie trudnym, więc no, taka walka to jest... Ale baletnica się trafiła. Hehe, co tam trąbi? A, kurcze, jakieś 997 chyba na rejony wjechało. Dobra, wydaje mi się, że już mamy tutaj spokój, więc możemy składać broń. A teraz sprawdźmy, co tu jeszcze ciekawego jest. No, wjechałem na okolice, jak widzicie. Całkiem nieźle. Jak tam? Jest ok, wszyscy żyją. Widzę, że tutaj jakieś jeszcze dodatkowe fajne rzeczy. Trochę amunicji widzę, to sobie zbiorę. Dziękuję. Wszystko ok? A bo oni jakichś budowlańców tu zaatakowali. A to gnoje parszywe. Biednych ludzi tak... Tak, ten, no, tak biednie tutaj, tam ich... Tam słyszę, że znowu jakieś strzelanina w okolicy. I tutaj zaraz będziemy u pana Reaperdoka, więc zaraz sobie to zamontujemy. Zneutralizuję wszystkich w bazie pewnie, a jeszcze chciałem się tutaj rozejrzeć, bo widzę, że tutaj... A, są jakieś demki. Wow, ale alejka. Och, wolę chyba tam nie wchodzić, tam się mogą złe rzeczy dziać. Wejdziemy sobie tutaj w prawo, ale... Jeszcze chciałbym wejść w mój plecak i chciałem zobaczyć, bo ja tutaj mam granaty na przykład, a jakbym chciał je upuść, przytrzymaj, rozmontuj, zamknij. A to czekajcie, to muszę wejść w takim razie w ekwipunek, w wszczepy, statystyki, na przykład tutaj, szybki dostęp. Jakie mam granaty takie fajniejsze? 335 obrażeń granat, o matko bosko! To jest całkiem dobry granat. To ja bym sobie zamontował takiego granaska. Tutaj mamy te medy, to ja bym sobie zamontował te, natychmiast przyrazał 40% zdrowia. To jest o wiele, wiele fajniejsze. Tutaj oczywiście możemy sobie zamontować na przykład jeszcze ten celowniczek. W sumie nie wiem, dlaczego wcześniej nie zamontowałem tego celownika. W nowaki możemy też jakąś lunetę. To rozwiększa nam zasięg. Czy te nowaki? W sumie to by było całkiem spoko, jakbyśmy przeciwników na dystans mogli z tego bić. To by było całkiem okej. Okay. Dobra, no i tak. I teraz wchodzimy do tego Reaperdoka. Po nagrodę. Zobaczymy, czy coś rzeczywiście tutaj fajnego będzie. Tu widzę, że jest też jakieś nowości. Tu widzę, że jakieś takie dziwne klimaty dosyć. Pokaż to natomiast, jak tam interes? Jak tam interes? Dobrze idzie? Ostatnio nie narzekam. Niedawno Max tak zrobił nalot na czarną klinikę w okolicy. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło. Chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę. Przypadek pokaż, nie sądzę. Pokaż, co masz. Wybieraj. Okay. No i co? I będę coś dostanę za to w ogóle? I tak, w szkielecie mam dostępne przedmioty 1. I to jest tytanowa kość. Zwiększa maksymalny udźwig. Okej, okay, całkiem ciekawe. Tutaj mogę sobie na przykład zmienić ten... I mogę sobie zmienić biodynę MK2. Co to jest? Rzadki ten, rzadki cyberdeck. Niestety ja biegam z tym Dynalarem jakimś zwyczajnym. Aby wyposażyć, potrzebujesz refleks poziom 6. O, spoczko.
A nie, to ja mam jakiś inny. Ja mam tego Militechu zwykły, kurde. Dwa pamięci bazowej, bez sensu. Ty, to jakbyśmy ten refleks tutaj, ale nie, bo refleks to tak średnio. Ten mi się podoba, ale niestety kosztuje 15 tysięcy. Jakiś kosmos w ogóle to jest. Ja podobno jakiś darmowy dostałem, tak? Tu 11 w ogóle przedmiotów. Ja kochany. Ile tego wszystkiego jest w ogóle? Tu za tysiaka jakiś. Zwiększa regenerację pamięci Cyberdecku. Spoczko. Dużo, dużo, naprawdę dużo fajnych. A na przykład jakbym chciał zamontować to, co posiadam, to nie wiem w sumie, czekajcie, te układ krwionośny, ramiona, nogi, a w ramionach co bym mógł zamontować? Wyrzutnia rakiet w ogóle, co? O, ostrza modliszkowe, to jest mega kozak, no. Tutaj, a, twoje przedmioty, no właśnie, tylko że nawet nie wiem jakie są moje, mogę handlować, mogę się wszczepiać. Tylko jakiś, ja dostałem jakiś darmowy, tak, wszczep u tego gościa, ale nie wiem do końca co to jest. A, tatuaż Dermo Implant Tiger Claws pozwala na używanie modułu integralnego naprawianie w typu broniach smart, ustanawia połączenie pomiędzy bronią a aptyką. Okej. Spoczko, a ja mam aktualnie zwiększa szanse na rykoszetowanie, ustanawia połączenie. To kurczę, nie wiem czy ten tatuaż mi tak bardzo tutaj potrzebny jest, ale jak go kupię to co się stanie? To spoko, to po prostu mi wytatuuje ten. Nażywanie inteligentnego naprowadzania w broniach typu smart, a to daje rykoszetowanie. Ej nie, to smarcik fajniejszy, to mi się bardziej podoba. W ramiona, no to właśnie tutaj modliszki i inne różne rzeczy są, pięść goryla, to kosztuje kupę siana. Tylko zostawiam je... A wiem co ja mam, bo ja mam ulepszenia jakby chyba, tak? Czekajcie, gdzie to było tutaj? O, jakaś broń, długie ostrze. 222 maczeta ma obrażeń? Ty, ja myślałem, że mój Black Unicorn to jest jakiś kozak, a to się okazuje, że to leszcz. Niedobrze. Gdzie jest to? Właśnie, ostrze termiczne, obrażenia termiczne. Obrażenia... Modyfikacja wszczepu. Dokładnie tak, modyfikacja to jest, a nie, że wszczep. Jakbym miał taki wszczep, to by było fajnie. No, ale niestety, to jest tylko modyfikacja. Także nic z tego. Dobra, ale tatuaż to tatuaż. Otrzymano nowy przedmiot, taki tatuażyk. No i co? I w sumie tyle, w sumie. Nic więcej tu nie potrzebujemy. Zadanie oczywiście ukończyłem przy okazji. Dzięki temu, więc kolejne zadanko zakończone. Gdzie moja bryka? Zaczekaj na naprawienie samochodu. No to chyba aktualnie muszę poczekać i tyle. Oddam ci, zawsze oddaję. Brakuje mi 3000 już tylko, także powoli, powoli i będziemy. Wielki sen zabierze mnie daleko stąd. Gdy patrzysz w otchłań, porozmawiaj z Barem. Jakbyśmy skoczyli tego Barego, spróbowali tam przekonać, może coś z tego będzie. Może coś to będzie fajnego. Przydałby się punkt szybkiej podróży, który widzę, że jest w dokach tam wyżej. A moglibyśmy sobie spokojnie... A, to jakieś zadanie nawet poboczne się trafiło gdzieś po drodze. Dobra, dawać mi motocykl. No dobra. Motocyklu przybywaj i sobie pojedziemy chyba właśnie do Barego. Znaczy aktualnie... A, bo mój motocykl przecież został tutaj blisko. Dobra, to sobie do niego skoczymy. Szybkiej podróży, punkt... no i odwiedzimy tego Barego. Może się już trochę uspokoił w trakcie, gdy nas nie było. Tutaj będziemy musieli się cofnąć. A właśnie, czekajcie, jestem ciekaw jak cofa Wii. Czekajcie, zmiana kamery jest pod kół. Jak cofa? Macha nóżkami? No tak nóżką jedną, to na pewno bym przystawił taki motocykl jedną nóżką. Ale nevermind. Jedziemy w takim razie i po drodze... Co to za jakieś krzyki? Jedziemy i po drodze zobaczymy, czy znajdziemy punkt szybkiej podróży. Jak nie, to po prostu się przejedziemy na motocyklu. Tylko zastanawiam się troszeczkę z tym moim radyjkiem, że tak powiem wam, że tak cicho coś, nic nie gra mi tutaj. Night City FM, no niech będzie Night City FM, taka rockowa jakaś nuta, może być. W takim razie jedziemy, przejedziemy się, kurczę, no jednak wydawało mi się, że daleko mam, a tu już 600 metrów tylko zostało. Na motocyklu o wiele szybciej pójdzie na podróżowanie, więc spoko, w ogóle tutaj Little China, wkraczasz na teren, pewnie, pewnie. W sumie Tiger Clawsów zrobiłem sobie tatuaż, to nie wiem, czy to będzie wpływało jakoś na moją przynależność. O kurczę, hamuj, hamuj, byczku! Oczywiście na motocyklu tak się fajnie nie hamuje, jak samochodem pewnie. Troszeczkę jednak zarzuca, coś tam widziałem. No ale za chwilę będziemy. Kolejne zadanie poboczne gdzieś tutaj w okolicy, to jest też fajnie. W górę musimy wjechać sobie. Kurczę, ale też skręcenie na tym motocyklu jest takie, o, jak wanną normalnie się jeździ. Mało skrętny troszeczkę ten motocykl. No i właśnie, już jesteśmy na miejscu właściwie, nasze blokowisko. Gdzie mamy, kurde, komendę pod samą tą, pod samym wjazdem. No i na motocyklu też fajnie, bo może sobie wjechać, kurde, wszędzie prawie. No! Co się stało? Gościa wcięło! O nie, o nie! Co tu się wydarzyło? O nie! Ja uciekam, to nie ja! To nie ja! Ja mu nic nie zrobiłem! Ja zaparkowałem motocykl, on sam wlazł w ten motocykl. Boże Chryste Panie, gościa wciągnęło do środka. Co to było? Idę pogadać z Barym. Gdy patrzysz w otchłań, to otchłań patrzy na ciebie. Także musimy zagadać na niego. Chłopa z depresji teraz wyleczymy. Zobaczmy, co tu za towarzystwo jakieś się kręci. Nie, no fajnie, fajnie. Kolorowe miasto. Szybko jedziemy.
Co to za jakieś jęki? A, to te, oczywiście. Jakieś dziwne. Dobra, jedziemy do usługi. Usługi to, no, usługi to prawie, że nasza chatka. No i fajnie, kurczę. Będziemy robić kolejne zadanka. W sumie to bym mógł sobie walnąć tutaj w żyłę, bo widzę, że troszeczkę brakuje mi. Jezu, co za gąciarz jakiś w reklamie. Cholera. Dobra, walniemy sobie w żyłę, bo trochę mi się gdzieś oberwało. No, jednak to strzelanie, powiem wam, no, ci jakaś zwykła taka banda, ale w pojedynkę ich rozstrzelać to nie jest łatwo. Potrzebujemy mocniejszych broni, ale w sumie te, które posiadam aktualnie, też nie są takie najgorsze. Ale gdybyśmy mieli takiego tego, Johnnego Silverhanda, kurde, Giverę, to by było coś pięknego. Wilson, siema. Nie, była lipa straszna, Wilson. Miałem kłopoty, nie jest łatwo opuścić na City. Kłopoty. Mam kłopoty. Pewnie potrzebujesz spluwy, co? No nie wiem właściwie. Nie tym razem, Wilson. Nie tym razem, Wilson. Śpieszy mi się. Ale dobra, w sumie... pokaż, co tam masz. Co ty chowasz? Co się robi? Wilson to jest, widzicie, gościu od tego. Co on tam chowa w sumie? Ma 17 koła, kurde. Dziany z ciebie ziomuś. A wiesz co, bym sprzedał ci ten syf, który zebrałem z tych w ogóle gości tutaj. Dobra, weź tą Arasakę też mi sprzedam ci. Ten Lillingston mi niepotrzebny. Mógłbym rozmontować w sumie, ale pies tym. Zostawimy sobie tak tyle. Tu jakieś nowe. Carnage, strzelba jakaś, ale kurde, budowa ciała na 6 poziomie wymagana jest. Fajne, no obrażenie trochę lepsze od tych, które ten, ale no... bez szału. 17300, karabin snajperski ty masz. O kurcze, Copperhead lepszy od mojego? Wow, nieźle. No ale nic specjalnego, powiem wam, że jak na razie to ten. Katana, 214 obrażeń. No to ta katana już tutaj trochę lepiej. Jakieś celowniki, rzadki komponent do ulepszeń. Co to jest? Miażdżyciel, modyfikacja, trafienia jakieś. Okej, na razie chyba tyle by było. Chodźmy zagadać do ziomeczka. Na razie cześć, papa, i lecę na górę zobaczyć, co tam u naszego policjanta. Znaczy nie, bo ten policjant chyba, on już tutaj na gdzieś się bardziej na parterze siedział chyba. To zagadajmy do niego. Cześć. Hej, Barry. Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę. Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. Okej. Okay. Co? Nie będę mógł wejść? Pogadaj z Barrym później. Okej, okay, czyli zgaduję, że na razie nic z tego. Kurde, słabo. Liczyłem na to, że to zagadam do niego. A co tu leży? Karty jakieś tylko, okej, okay, nic specjalnego, oczywiście od razu to rozbierzemy na części. A to jakiś ten... Kurde, Barry, wiesz co, to ja tu przyszedłem do ciebie, chciałem sprawdzić, wszystko okej. Okay. Ciekaw jestem, jakbym nie zagadał dalej, to co by było. Widzę, że będziemy musieli niestety zaczekać z Barrym, liczyłem, że będziemy mogli od razu. Moja bryka się robi, oddam się zawsze, ci oddaję. No właśnie chciałbym tutaj ten. To może co, może udamy się na walkę do Kabuki? W sumie jest to zadanie na średnim poziomie, więc myślę, że byśmy dali radę. Tylko nie wiem, gdzie ono się odbywa. Odbywa się gdzieś tam. Dobra, to sobie w takim razie skorzystamy z punktu szybkiej podróży, który znajduje się tutaj zaraz gdzieś obok, albo wyżej chyba pięterko. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Co tam się dzieje, halo, jakaś rozpierducha na dzielni. W ogóle, kurde, tutaj jest punkcik. No to lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Tu gdzieś będzie tutaj, więc najszybciej będzie chyba... Oj, takie miejsce dosyć ciekawe. Albo z tego punktu, albo z tego. Ja bym chyba z Sutter Street spróbował. Może będzie, może jakoś się uda. Jak tam nagrywanko idzie? No, myślę, że będzie kolejny fajny odcineczek do obejrzenia. No jak widzicie, po tej akcji poprzednim teraz troszeczkę mniej się dzieje. Możemy skupić się troszeczkę na zadaniach pobocznych. Oczywiście w kolejnym odcinku pewnie ruszymy sobie dalej. Jakby z główną fabułą. Chciałbym zbierać po prostu te 20 tysięcy. Jak już będę miał, wiecie, te 20 tysięcy do oddania, no to wtedy będziemy mogli spłacić dług i dzięki temu będziemy mogli oczywiście również, no, jakoś tutaj, wiecie, kombinować. Okej, mój motocykl już do mnie podjeżdża, także wchycam na niego. Siema, siema. I jedziemy na Kabuki, na walkę. Nie wiem do końca, czego się spodziewać na tej walce, ale myślę, że będzie fajnie. Pobijemy parę ryjków, będzie dobrze. Ten jakiś pijany jedzie, ty. Co tu się dzieje? Dobrze, że na motocyklu... O kurczę, ja też na motocyklu pijany chyba jadę. Ojej, ja. Mota w ogóle lata bokiem, typiasz. Tu widzę, że jakiś jest znak zapytania. A, ten znak zapytania to chyba ten gościu, który tam jakieś ten przepowiednie opowiadał dziwne. Tutaj wjedziemy. Wow, 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 prawie na czołówkę wjechałem. Policja tam się zainteresowała chyba delikatnie mną. Jak taki jeździ, kurde, świr. Dobra, zaparkuję sobie na środku drogi. Bo czemu nie? Mam nadzieję, że nikt motocykla mi nie sprzątnie. I wchodzimy gdzieś tutaj. Jakoś na górę? Co? Czekaj, jak ja mam tam wejść? Przecież nie potrafię latać. Chyba będziemy musieli spróbować trochę inną drogą. Może gdzieś tędy? Dzień dobry, tu jest zamknięte akurat. Tędy nie wejdę. Może od drugiej strony jakoś. O, tu są jakieś schodki. Dzień dobry, może tędy. Tutaj jest jakieś wejście. Też zamknięte, niech to szlak. Może wskoczę tutaj na automat? O cholera, czekajcie. Wchycam sobie na automat i spróbuję tędy. O, świetnie. Gdzieś mi się udało wbić.
Siema, ale to chyba nie to blokowisko, które chciałem, dobra. O kurde, jak ile parkour robimy, co się dzieje? O, udało mi się, nawet dobrą drogę wybrałem. Czyli ta walka... zobaczcie, walki dzieją się w ogóle na tym, na dachu, spoko. Saving zrobimy. I co, zawalczymy sobie może tutaj z kimś? Przecież z góry wiem. Mam tu ustawioną walkę. Z którym z was się bije? Ze mną. Co jest? Spodziewałem się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Co? Czyli co, dwoi mi się w oczach? Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami. Tego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neurooscylizacyjne. I tak oto powstał. Jeden człowiek w dwóch ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. What the fuck? Co to w ogóle jest? Wszystko robicie naprawdę razem? Wszystko robicie razem? W łóżku też? Mam wspólną dziewczynę dla obu ciał, jeśli o to pytasz. Aha. I dzielę się nią porówno. Czyli co? Jeden ją ma od pasa w górę, a drugi od pasa w dół. O matko. Nie, kretynie. Jedno ciało umawia się z nią od poniedziałku do środy, a drugie od środy do niedzieli. Okej. Ciekawe. Muszę przyznać. Podniesiemy stawkę? Okej. Zgoda. Ale w takim razie podbijam stawkę. Potrzebuję hajsu, więc logicznie. Podbijmy. Nie widzę przeszkód. To jak? Możemy zaczynać? Nie wiem, bo ja jestem leszczem troszeczkę, ale chyba możemy. Niech wygra najlepszy. Ale się wkurzyli nagle, o matko. Nie pamiętam jak się walczyło, także no. Musicie mi wybaczyć, jakbym zlamił za pierwszym razem. Spróbuję troszeczkę im nakopać. Oczywiście, no, nie ma lekko. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda. O, skubany też robi dobre uniki. No dawaj, 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 byczku, no. Silne ataki, unik przytrzymaj. Oż ty kurde, ale mi wlepił teraz. To mi się podoba. Dobra. Wow, 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 wow. Kurde, no z dwoma naraz to też nie jest lekko, no nie? A czy z dwoma naraz? To jest w sumie jeden ten sam ziomek, tylko po prostu w dwóch ciałach. Dziwne rzeczy w tym Night City. Dobra, spróbuję troszeczkę jakichś kombosków tutaj. Moja wytrzymałość też ma granice, także trzeba troszeczkę się podładować. O ty kurde, gdzie? Mógłbym go w sumie skontrolować. Wow, gdzie on jest? O kurde, zniknął gdzieś nagle. Okej, okay, walka mi trochę zajęła, ale na szczęście znokautowałem typa, ale albo typów. Przestań. No dobra, dobra. Zgadzasz się z braciszkiem, czy masz ochotę na więcej? To nie mój brat, tylko ja w drugim ciele. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć? No trochę. Masz twoje pieniądze. To ile dostanę? 4 kafelki będą za tą walkę? Nawet nie wiem, czy dostałem. Ładna sumka. O, jest, 4000. Następnym razem będzie lepiej. Już tylko tysiaczek. Przestań gadać sam do siebie. O, czytacie swoje myśli, co by wam to bicie poszło? Ej, a rąk też wam nie pozamieniali? Bo biliście się tak, jakby wszystkie były lewe. Ale chaos. Z ciekawości. Jesteście w stanie czytać nawzajem swoje myśli? Raczej. Przecież jestem tą samą osobą. Gdyby było inaczej, leczyłbym się na schizofrenię. Aha. Niesamowite. Kariery bokserskiej wam nie wróży, ale za to w cyrku. Weź gościu, kurde, jaki ham. Wi, jak jedzie, kurde. Słyszałem, że dałeś sobie radę z bliźniakami. Dobra robota, oby tak dalej. Oczywiście, no. Tu widzę, że ktoś sobie na gitarce pogrywa. W sumie tam wcześniej też ktoś chyba grał na gitarze z tej strony, czy nie? Czy to cały czas tam ten z ziomuś? Chyba tak, to jakieś rejwy. Co się dzieje, gościu? Nie dotykaj mnie! Okej, okay, nie będę, tylko się zastanawiam, co tu się w sumie dzieje. Dobra, chłopak, znaczy te cwaniaki poklepane, został na tysiak do zebrania w sumie i będziemy mogli odwiedzić naszego ziomka. Z takim murą byśmy mogli w sumie zagadać. A czy ja mam jeszcze coś tutaj? Patrzenie w otchłań, no to byśmy musieli tego, tamtego. Oddam ci, zawsze ci oddaję. No właśnie, trzeba jak najszybciej jeszcze uzbierać. A tu kontrakt jakiś jeszcze przecież mam. A gdzie ten kontrakt w ogóle jest? Co ja mam zrobić? Udaj się do placówki Revere Courier Services. 650 metrów stąd. Matko boska, czy wyście oszaleli? Jak ja mam taki kawał przejść? Muszę znaleźć jakiś punkt szybkiej podróży, a po drugie to spadać i nie zabić się. Tu widzę, że coś mamy. Jakaś ten, jakieś ciuszki widzę. Nowy przedmiot. Czy jak on jest czerwony, to on jest jakiś lepszy? Co to jest? Nowe spodnie jakieś mi wpadły? Nie, zwykłe, luźne spodnie. Także,
zostanę w tych, które aktualnie posiadam. Tu widzę, że całkiem ciekawe miejscówka, muszę przyznać, że niektóre miejsca są takie, że lepiej chyba do nich się zbyt często nie udawać. O ja, jaki wózik! No ona ma tego, przejmij kontrolę, mógłby się tam wbić, ale ja mam motocykl, nie potrzebuję kraść samochodów, jak mam swoją maszynę. Jedzie do mnie, w ogóle fajnie, że on sobie sam przyjeżdża, to jest też takie kawaii. No wiem, widzę przecież, już, rwie się do akcji. O, Delamain. Mówisz? Okej. Będę się za nim rozglądał. To zobaczymy. Z znanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Tam chyba mrugał, to te Delamainowe tak mrugają. Okej, pewnie, oczywiście te wszystkie samochody sobie sprawdzimy i je odzyskamy. Tu chyba widzę, że jakiś kolejny jest taki mrugający punkt, ale on jest nad nami chyba. Bo tak przynajmniej pokazuje tutaj strzałeczka. Chciałem podjechać do tej placówki i zobaczyć, co w sumie ja mam tutaj do zrobienia, bo widzę, że tu jakiś kontrakt nam wpadł. A może z ten kontrakt akurat zgarniemy tysiaczka i będzie dobre sianko i będzie można coś tu zaszaleć. Okej, wow. Tu jakiś ziomków widzę, że ten. Wzięli ten, dziabnęli. Kto to w ogóle jest tutaj? Rzućmy okiem. Co za ludzie? Netrunnerzy NCPD tutaj się znaleźli. Jak to leży na glebie? Netrunner, ale brak przynależności. Czyli netrunnerzy na netrunnerów. Zobaczmy. Widzę, że tu nieźle, kurde. Przeskrobaliście troszeczkę sobie. Oczywiście jeszcze dron jest jakiś tutaj. Dron model Bombus. Dobra. Chodźmy zobaczyć tutaj jeszcze tą Career Services. Zobaczmy, co my tutaj znajdziemy. Dzień dobry. Okej, okay, co tutaj to w sumie mi daje? Siema, jestem w środku. Co jest? Dobra, dobra. O, przepraszam, przepraszam. Bo ja nie wiem za bardzo skóra, której potrzebuję. Nie podobasz mi się. Mówi do mnie po japońsku w ogóle ta laska. Zdolności techniczne 5. A co? Czekaj, jak ja to... To oni przecież mnie zaatakują, jak ja to otworzę. Chyba. Nie wiem. Czy mógłbym się spróbować tu przekraść, czy coś? Siema, siema. Dobra, dobra. Ale to muszę coś tutaj... Czekajcie, wiecie co? Przeczytam, co ja muszę tu zrobić. Ukradnij furgonetkę Revere Career Services. Magazyn Revere Career Services przy Martin Street. Mam dla ciebie niecodzienne zadanie. Podejdź do placówki. Ukradnij minibus pełen skórzanych kurtek. Nie martw się, na początek też nie rozumiałem, o co chodzi. To banalnie prosta sprawa. Okej, okay, czyli po prostu muszę ukraść, tak? Lepsza droga. Okej, okay, dobra, dobra, przepraszam, bo widzę, że ta się tutaj odpaliła. A ja bym mógł poszukać jakoś tutaj wejścia, tylko w jakiś inny sposób. Bo od frontu, tak jak widzicie, jest głupi pomysł, żebym się tam bijał. Może jakoś znajdę dziurę w ścianie. No właśnie, na przykład tutaj dziurę w płocie, którą będę mógł spróbować wejść do środka. Tu widzę nawet jeszcze coś schowane dla mnie. Schowane zostało buty. No pięknie, to mi się podoba. Okej, no i są tutaj również różni ludzie. To jakiś fajny wóz stoi. Gdzie ta furgonetka? W środku. A, tutaj ktoś w ogóle stoi. A nie, siedzi sobie. Co, widział mnie? Znaczy, no niby widział prawie. Dobra, mogę sobie skakować na pewno i wyłączyć kamerę. Nie lubię włączonych kamer. Okej. Jakby temu go odwrócić uwagę, bo on tutaj będzie mnie widział. Mógłby na przykład coś z tym samochodem zrobić tam? Chyba nie. Na przykład alarm włączyć? Fajnie by było. A tutaj? Co to jest? Skrzynia. Zwykła skrzynia. Tutaj jest naruszenie prawidłowo. Odwróć uwagę, ale to właśnie akurat nie chciałbym, żeby odwracało. Brama jest. Tutaj... O, tu mogę coś odwrócić uwagę. Zobaczmy. Ale to odwrócę uwagę chyba tamtej laski. Coś mi się bardziej wydaje niż tego ziomka. Okej, moi drodzy, no niestety nie mogę kontynuować już, bo mi czasu braknie. Wybaczcie, ale muszę uciekać. Także na dzisiaj to tyle. Kontrakt oczywiście zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Gościu mnie widzi, jak tu stoję. Niestety, dobra, widzicie, zaspadam stąd. Weźmiemy się, cofniemy po prostu tak, żeby zacząć sobie misję, jak będziemy, o, jak będziemy gdzieś poza terenem. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Robin Skyper mówi, mam nadzieję, że wam się podobał. Łapa w górę będzie mile widziana, komentarzek oczywiście, sub z dzwonem, się nie chcecie przegapić. A jeszcze niestety muszę już mykać, ale mam nadzieję, że wam się podobało. No i będziemy szaleć dalej w Night City w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, ludzie, cześć!